ubiegły piątek w Teatrze Ziemi Rybnickiej bohaterami wieczoru byli tym razem nie aktorzy, a sportowcy. Zawodnicy, trenerzy i działacze związani ze środowiskiem judo zebrali się na uroczystej gali. W roku 2010 przypada bowiem szczególny dla tej dyscypliny sportu jubileusz. Spotykamy się tutaj z niezwykle radosnej okazji, w radosnych okolicznościach, bo w tym roku mija 50 lat, kiedy po raz pierwszy w Rybniku zaczęto uprawiać judo. To taka wspaniała rocznica, którą chcieliśmy uświetlić galą 50-lecia rybnickiego judo. Są tu pokolenia z lat 60. i pokolenia dzisiejszych. Na tak wyjątkowej uroczystości pojawili się twórcy największych sukcesów rybnickiego judo. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło tych, którzy pamiętają, jak się to wszystko zaczęło. W grudniu 1959 roku w Rybniku w Technikum Górniczym był pierwszy pokaz judo przez młodzież katowicką Pałacu Młodzieży. Ja to widziałem po prostu i już w styczniu zapisałem się w 1960 roku na judo. I tak to się zaczęło. Był trener, który nas po prostu trenował. Wspaniały pedagog. Pokazywali rzeczy, które nam się nie śniły wręcz, bo to nie był boks, to nie były zapasy, to było całkiem coś innego. Tak powoli dowiadywaliśmy się, że to jest judo. 50 lat temu treningi rozpoczynała niewielka grupa zapaleńców. Obecnie zaś judo uprawia czynnie rekordowa liczba ponad 300 osób, w tym również tych najmłodszych. Mamy stworzone bardzo dobre warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu. Mamy bardzo dobrą komunikację z władzami miasta i dzięki temu to judo dzisiaj się rozwija i jest taką, powiem nieskromnie, wizytówką miasta Rybnika. Jubileuszowa gala była okazją do wspomnień, ale także do uhonorowania najwybitniejszych postaci rybnickiego judo. Zawodnikiem 50-lecia wybrano Artura Kejzę, trzykrotnego mistrza Polski seniorów. Cieszę się, choć w głowie mam myśl taką, że trochę to jest mało. Kiedyś chciałem, żeby z Rybnika pojechał olimpijczyk, dlatego tak walczyłem kiedyś, żeby właśnie reprezentować jako rybniczanin na igrzyskach. No nie udało się, dlatego mam taką troszkę małą pustkę i żal, że jednak nie ma tego olimpijczyka. Artur Kejza swój pamiątkowy medal dla judoki 50-lecia zamierza wystawić na aukcję. Uzyskany w ten sposób dochód przeznaczony zostanie na sfinansowanie któremuś z młodych zawodników wyjazdu szkoleniowego do Japonii. Bo sam byłem 5 razy w Japonii i wiem, że u nas, jeżeli ktokolwiek nie pojedzie do Japonii, nie zazna tego ciężkiego treningu, taki jaki tam jest, no można powiedzieć, nie przeskoczy pewnej bariery. A mamy utalentowanych zawodników, chcemy ich wysłać. Bohaterką wieczoru była także Agata Perenc. Nie mogło być inaczej, skoro ta młoda zawodniczka zaledwie 2 miesiące przed galą 50-lecia zdobyła 50. medal w historii występów rybnickich judoków na Mistrzostwach Polski Seniorów. W Polonii Rybnik jestem 11 lat, więc bardzo się cieszę, że taka gala była zorganizowana. Dzięki temu właśnie poznajemy te podwaliny jakby rybnickiego judo, jak to się zaczynało, co myślę, że jest potrzebne, żeby ci młodsi poznali to. Także jeszcze bardziej się cieszę, że wśród tak ważnych dla rybnickiego judo ludzi byłam. Przez cały wieczór wspominano chwilę triumfów, ale wśród zebranych gości panowała opinia, że to na pewno nie koniec sukcesów rybnickiego judo. Dawni mistrzowie mają swoich następców. Medali wciąż przybywa i nikt nie ma wątpliwości, że jubileusz stulecia będzie jeszcze bardziej okazały. Radośnie na to patrzę. Ja się cieszę przede wszystkim, że w Rybniku są młodzi ludzie, którzy będą kontynuować to judo. To jest najważniejsze dla mnie, że w Rybniku nie było przerwy, że ci, którzy w tej chwili próbują postawić na judo, robią to dobrze, robią to dokładnie. Judo w Rybniku będzie się rozwijać, judo w Rybniku będzie mieć sukcesy. Mamy grupę młodych, ambitnych, pełnych pasji trenerów. Mamy oddanych rodziców, mamy młodzież, która chce trenować. Jestem o to spokojny.